Marcin, wreszcie skończył się wyjazdowy wasz serial. 4 zwycięstwa pod rząd, w tym to ostatnie Zagłębie Sosnowiec. No łatwo nie było, zespół może nie najwyżej w tabeli, ale sporo doświadczonych zawodników, również i znajomych Paweł Bogdanowicz. Wydaje mi się, że miejsce w tabeli nie odzwierciedla do końca tego, co potrafi chłopaki grać w koszykówkę, bo mają tam 5-6 zawodników o uznanych nazwiskach, którzy tam grali w Ekstraklasie i w pierwszej lidze w czołowych klubach, ale no wiedzieliśmy, że w końcu trzeba wykorzystać to, że mają krótką ławkę rezerwowych i w końcu w drugiej kwarcie troszeczkę, całkowicie w trzeciej kwarcie udało się przełamać ten mecz. No, jesteście już chyba trochę zmęczeni tymi wjazdami, bo jednak cztery mecze pod rząd to może dać w kości. No, czujemy to w nogach, do tego jeszcze mecze w niedzielę, gdzie praktycznie nie było żadnego czasu na odpoczynek, no ale ważne, że już jest to za nami, skończyliśmy tą serię z czterema wygranymi, więc to cieszy. Marcin, ty i Darek właściwie decydujecie w dużej części o grze zespołu. Świetne statystyki, w pierwszej piątce, jeśli chodzi o średnią zdobytych punktów, znajduje się bodajże chyba na 5. miejscu, Ewal na 3. Co jest tajemnicą sukcesu tak świetnej gry? Nie ma żadnej tajemnicy, no. Jest wszystko bardzo fajnie, jeżeli chodzi o treningi, jest dobry klimat. Ja się bardzo dobrze czuję, więc forma przyszła w odpowiednim momencie na ligę, więc mam nadzieję, że tak będzie przez cały sezon. W sobotę wreszcie mecz u siebie, kibice po miesięcznej przerwie wreszcie was będą mogli zobaczyć. Przyjeżdża zespół SKK Siedlce, 13. miejsce w tabeli, ale też kilka znajomych twarzy, Kamil Michalski czy Kamil Gawrzyzdek. No pewnie najprostszy mecz to też nie będzie. Na pewno nie. Oni dopiero grają poniżej swoich oczekiwań, tam cele przed sezonem były dużo wyższe. No, chłopaki nie wystartowali tak jakby chcieli, ale no, na pewno będą mocni. Jeżeli nie podejdziemy 100% skoncentrowani, no to mogą być problemy. Jesteśmy już przez cały tydzień uczulani na to, żeby podejść w 100% i na pewno tak podejdziemy. Chcemy się w końcu przed własną publicznością pokazać i tą serię pociągnąć dalej. Kibiców szczególnie warto zaprosić na ten mecz, bo można wygrać komplet opon zimowych. Ty jesteś też jakąś trochę twarzą tej akcji filmy Marpol Trans. Wymieniłeś już opony w swoim samochodzie? Ja już wymieniłem 2 tygodnie temu, a na pewno dla kibiców jest to fajna niespodzianka, więc mam nadzieję, że w dużej liczbie przyjdą na mecz. I jeszcze raz, sobota 18:00, zapraszamy na mecz. Krosno, zapraszamy na mecz.